Z żalem rozstaliśmy się z pomysłem bardzo romantycznym, że odkryjemy jakieś bardzo duże złoża w Polsce. Na to raczej nie ma szans. Ani na duże złoża ropy, ani duże złoża gazu. To nam w cudzysłowie nie grozi już w Polsce. Dlatego, tak jak pan to nazwał, próbujemy w efektywny sposób wykorzystać to, co mamy. I tutaj jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że najlepszym przykładem jest złoże Przemyśl, które jest eksploatowane od x lat. Będziemy mieli bodajże 60-lecie tego, produkcji tego złoża, więc i tam oczywiście mieliśmy pewne odkrycia, poszliśmy troszkę, zawierciliśmy trochę głębiej po dobrym badaniu sejsmicznym i odkryliśmy następne, będziemy czerpać z następnych horyzontów, w tej chwili to jest horyzont 8a, do którego się dostaliśmy, będą pewnie troszkę głębsze, ale większość przyrostu zasobów i tych do wydobycia nie będzie pochodziło z nowych odkryć per se, tylko z innego sposobu eksploatowania tego, co już mamy. Na złożu Przemyśl będziemy robić, zrobiliśmy to na razie na innym złożu mniejszym, dobrą optymalizację wydobycia. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie, które się odbywa wcale nie w terenie, tylko w ramach prac kameralnych. Modelujemy dynamiczny, budujemy dynamiczne modele eksploatacji tych złóż, które już mamy. To, co robimy na zapleczu, z bardzo dobrym skutkiem. Natomiast w polu, czyli w terenie, stosujemy nowe techniki, stosujemy stymulacje, stosujemy tak zwane rury cięte do wydobycia z horyzontów, które się do tego nadają. Większość się nadaje, zarówno w Wielkopolsce, jak i na Podkarpaciu. To znaczy rury, które powodują, że ekspozycja samego przewodu prowadzącego gaz czy ropę na górotwór jest większa niż tylko przez ten otwór, który jest na końcu rury. I to też z bardzo dobrym skutkiem. Takie doświadczenie najlepsze udało nam się na Wielkopolsce, na złożu bodajże Miłosław, w każdym razie tu w okolicach Miłosławia, Środy Śląskiej i Śremu. Kiedy wydobycie z powodu tylko wymiany rur, skądinąd niezbyt kosztowny zabieg, co cieszy podwójnie, wzrosło dziesięciokrotnie. Dziesięciokrotny wzrost wydobycia, ośmiokrotne podwyższenie zczerpania, co oznacza, że będziemy w stanie również nasz dosyć chudo wyglądający bilans zasobów wydobywalnych powiększyć, bo jeżeli tą metodą, skądinąd jak powiedziałem prostą, jesteśmy w stanie zwiększyć takie wydobycie, to przy nawet już bardzo zczerpanych złożach, czy samych horyzontach, to znaczy, że jesteśmy w stanie poprawić sytuację, ale tak czy inaczej jesteśmy, proszę Państwa, skazani na import. Nie da się nadrobić, zwłaszcza tak szybko rosnącego rynku jak w Polsce, rynku na gaz ziemny, złożami krajowymi. Natomiast robimy to nie dlatego, że tak kochamy złoża polskie, bo to też, tylko dlatego, że gaz krajowy, lokalny jest zawsze najtańszy. To we wszystkich warunkach, czy to jest w Afryce, czy to jest w Azji, czy gdziekolwiek indziej, zawsze jest tańszy od gazu, który się importuje. I choćby się importowało go na świetnych warunkach i od świetnych partnerów i w sposób stabilny, czego nie mamy na razie czym się pochwalić, bo mamy tylko jeden kontrakt ze wschodu, ale choćby on był, jak mówię, najlepszej jakości, choćby to był złóż. Jeżeli się eksploatuje i sprzedaje, kupuje, a potem sprzedaje klientom gaz własnego pochodzenia, z własnego wydobycia, to on zawsze jest najtańszy. I w pierwszej kolejności, jak zawsze, lokalny, czyli tu, gdzie mamy własny rynek, a w drugiej kolejności też własny gaz, ale może być ze złóż obcych. Tak robimy na szelfie norweskim, gdzie my też mamy swój własny gaz, tyle tylko, że trzeba go jeszcze kawał drogi przesłać ze złóż do kraju. Także robimy co można, bardzo dobre są perspektywy. Ja myślę, że za jakieś pół roku zrobimy na ten temat specjalny komunikat zbierający wszystkie nasze i plany i osiągnięcia, bo już do tego czasu będą inne niż te, o których mówiłem, czy nowe, zarówno z Wielkopolski, z Niżopolskiego, jak i z Podkarpacia, bo warto to będzie pokazać, ale jak mówię, to nie zmieni diametralnie sytuacji. Musimy importować gaz po to, żeby rynek był zaspokojony. Nie damy rady tego zrobić ze złóż krajowych. Po prostu już nie mamy tyle szczęścia, co Bliski Wschód albo basen Morza Śródziemnego tam na południu, gdzie są wielkie złoża gazu. Na takie niestety nie możemy liczyć.